egzaminy uczniów klas 8 w gminie Kozienice. Aktualna sytuacja w kozieńskim szpitalu. Nowe zasady korzystania z obiektów krytej pływalni Delfin. Rafał Koczyk, witam bardzo serdecznie i zapraszam na aktualności Kroniki Kozienickiej. We wtorek uczniowie klas 8 przystąpili do egzaminów sprawdzających ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. Nasza kamera odwiedziła dwie kozieńskie placówki. Zapraszam na materiał. W związku z pandemią, z prawie dwumiesięcznym opóźnieniem, nie w kwietniu, tylko w połowie czerwca, uczniowie klas 8 przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. Na terenie gminy Kozienice ogółem do egzaminu przystąpiło 237 uczniów, z tego ponad 140 w szkołach na terenie Kozienic. W bieżącym roku szkolnym w naszym mieście egzaminy są przeprowadzane w publicznej szkole podstawowej nr 2 oraz w publicznej szkole podstawowej nr 4. W czasie pandemii powstały pewne wyzwania, przed którymi musieliśmy stanąć, mianowicie, żeby zachować reżim sanitarny, musieliśmy zmniejszyć liczbę uczniów zdających w sali, żeby była odpowiednia odległość pomiędzy nimi. No i oczywiście przygotować szkołę do tego, mianowicie zakup odpowiednich środków. Pozyskaliśmy również specjalne urządzenie do poboru płynu dezynfekcyjnego. Pracownicy i uczniowie mają do dyspozycji maseczki i rękawice jednorazowe. Również staraliśmy się, aby uczniowie nie przychodzili na jedną godzinę, tylko mieli wyznaczone różne godziny, kiedy przychodzili do szkoły. Wszystko po to, aby zmniejszyć tłok przed szkołą i zalecenie również takie, aby po egzaminie nie grupowali się pod szkołą, tylko różnymi wyjściami opuszczali budynek szkoły. Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Było to dla nas wyzwanie, chociaż w naszych warunkach bardzo komfortowego budynku szkoły nie nastręczało wiele problemów. Nasi uczniowie wchodzili, każdy oddział, każda klasa oddzielnym wejściem. Na wejściu mieli mierzoną temperaturę, mieli dezynfekowane ręce, wchodzili w maseczkach, bezpośrednio przemieszczali się do sal, tam losowali miejsca, zasiadali i już otrzymywali pakiety egzaminacyjne. Także w mojej ocenie zachowane zostały te wszelkie bardzo rygorystyczne procedury i normy. I w mojej ocenie ten egzamin powinien być bezpieczny. Egzaminy rozpoczęły się we wtorek 16 czerwca i potrwają 3 dni. Początek każdego z nich to godzina 9. Uczniowie zmierzą się kolejno z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Którego z tych przedmiotów obawiają się najbardziej? Polskiego najbardziej. Dlaczego? Według mnie jest jeden z najcięższych, jak tam jest. No bo nie wiem, czy przygotowałem się akurat z tych lektur, które będą. Raczej tak tylko sobie powtórzyłem jakieś najważniejsze informacje, bohaterów, lektur i tak dalej. Na razie spokojnie. Przygotowywałem się parę dni. Wcześniej jeszcze przed koronawirusem się powtarzałem w trakcie. Mam nadzieję, że wszystko umiem. Jestem przygotowany. Na języku polskim młodzież najbardziej obawiała się pytań z pana Tadeusza. Tej lektury jednak nie było. Należało natomiast m.in. odpowiadać na pytania na podstawie fragmentu Quo Vadis oraz zmierzyć się z jednym z dwóch tematów wypracowań. Do wyboru było opowiadanie o spotkaniu z bohaterem lektury, czego nauczył się ważnego, lub przemówienie na temat zachęcenia do czytania książek. A dobrze było, raczej. Było do wyboru przemówienie i opowiadanie. Ja wybrałem przemówienie. Egzamin dla mnie był w miarę łatwy. Byłam tylko... w sumie łatwy. Spodziewałem się, że będzie trudniejszy. Nie było rozprawki, czekałem na nią. Było opowiadanie i przemówienie. I co wybrałeś? Wybrałem przemówienie. Było Quo Vadis. I tak średnio w sumie bym powiedziała, bo się modliłam w sumie, żeby go nie było, ale poszło jak poszło, myślę, że dobrze.
Jeśli ktoś z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w czerwcu, to może to zrobić w terminie rezerwowym, który jest wyznaczony w dniach od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminów uczniów klas 8 będą znane do 31 lipca. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. W czasie pandemii sytuacja w Kozińskim Szpitalu jest dynamiczna. Jak obecnie wygląda leczenie w placówce? Które oddziały przyjmują pacjentów, a które są zamknięte? O tym już za chwilę. Szpital w Kozienicach informuje, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie przyjmowani są pacjenci do następujących oddziałów: urologii, urazowo-ortopedycznego, chirurgii ogólnej, neurologii, ginekologiczno-położniczego, pediatrii, anestezjologii, intensywnej terapii, otolaryngologii i na oddział zakaźny. Nadal nie ma przyjęć do oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologii, który obecnie jest poddany sprzątaniu i dezynfekcji po wykryciu przypadków zakażenia koronawirusem. Także na szpitalnym oddziale ratunkowym nie są przyjmowani pacjenci z zewnątrz ze względu na brak możliwości wykonania diagnostyki obrazowej, w tym tomografii komputerowej. Przypomnijmy, że ze względu na COVID-19 zamknięta jest pracownia radiologii i USG. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem są kierowani do izby przyjęć oddziału zakaźnego, gdzie po zbadaniu mogą mieć pobrany materiał biologiczny w kierunku zakażenia. Decyduje o tym lekarz. W okresie od kwietnia do chwili obecnej w szpitalu celem pełnej ochrony placówki przed rozprzestrzenianiem się epidemii wykonano 1756 testów na SARS-CoV-2. Na 497 pracowników medycznych w pracy jest nieobecnych 87 pracowników. Powodem nieobecności są izolacja, kwarantanna lub zwolnienia lekarskie. Nadal utrzymany jest też zakaz odwiedzin pacjentów. Ponadto, jak podaje dyrekcja placówki, od maja Kozienicki Szpital został skreślony z wykazu podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Kryta pływalnia Delfin ponownie otwarta. Na basen, do fitness klubu i centrum odnowy biologicznej możemy wybrać się po raz pierwszy od ponad 3 miesięcy. Od piątku 19 czerwca ponownie otwarte są wszystkie obiekty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu znajdujące się na terenie pływalni Delfin. Funkcjonują oczywiście według obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Każdy obiekt jest specyficzny i te rygory, które zostały narzucone z zewnątrz przez ministerstwo, też są w innym zakresie. Także ja bardzo zachęcam do wejścia na naszą stronę, na Facebooka, tam będzie szczegółowa informacja. I bardzo bym prosił zapoznać się, żeby potem nie było jakichś sytuacji nerwowych czy niezgodnych z oczekiwaniami, bo naprawdę sytuacja jest wyjątkowa. Jak będzie wyglądało korzystanie z pływalni? Nie zmieniają się godziny otwarcia, 6:22, ale obowiązywać będzie tak zwane wchodzenie blokowe. Co 2,5 godziny następowała będzie 30-minutowa przerwa, w trakcie której dezynfekowane będą wszystkie wymagające tego powierzchnie, w tym szatnie i szafki. Wymaga to do dyscypliny i od nas, i naszych pracowników, ale i od państwa, także oczekujemy właśnie tej dyscypliny, takiego zrozumienia tej sytuacji wyjątkowej. Dzięki temu będzie można bezpiecznie i komfortowych warunkach korzystać właśnie z tych atrakcji. W siłowniach obowiązuje limit osób, obecnie 1 na 7 m². To oznacza, że jednorazowo w fitness klubie będą mogły przebywać 42 osoby. To daje dość duży komfort. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Oczywiście na obiekt wchodzimy w maseczce, czyli osłaniamy nos i usta, do szatni i od szatni już możemy funkcjonować bez tej osłony. Natomiast co ważne, to jest higiena i przestrzeganie zasad higieny, czyli każdy powinien mieć, musi mieć swój ręcznik, po swoich ćwiczeniach na danym przyrządzie powinien go zdezynfekować, no i oczywiście dystans społeczny powinien być zachowany. W Centrum Odnowy Biologicznej limit wynosi 20 osób. Oczywiście w trakcie saunowania maseczki nie obowiązują, ale można je zdjąć dopiero po wyjściu z szatni. Co ważne, nie wszystkie sauny będą pracowały. Udostępnione są sauny, które mają powyżej 60 stopni, czyli suche, natomiast sauna parowa będzie wyłączona. Tak jak było do tej pory, sauna dysponuje ręcznikami w ramach opłaty. Ważna rzecz, że nie łączymy usługi sauny z basenem, ze względu właśnie też bezpieczeństwa i limitów osób, które mogą przebywać w danym obiekcie. Z sauny możemy korzystać tylko wyłącznie na terenie Centrum Odnowy Biologicznej, nie przechodzimy na halę basenową. Można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ponad 3-miesięczna przerwa spowodowana epidemią koronawirusa została w tym wypadku wykorzystana bardzo pracowicie.
w czym ogromna zasługa całej załogi. Po 18 latach, jak funkcjonuje walnia, na 18 zrobić taką kurację odświeżającą, odmładzającą i wszystkie obiekty nasze napływalni, czyli hala basenowa, fitness klub, centrum budowy biologicznej, zostało gruntownie wyremontowane, odświeżone. Największa niespodzianka czeka wszystkich odwiedzających fitness klub. W tym wypadku nie skończyło się tylko na kosmetyce i drobnych zmianach. Tutaj poszliśmy na całość. Myślę, że to jest jakaś ewolucja, bo ten fitness klub rozrasta się co 3, 4, 5 lat. Adoptujemy poszczególne pomieszczenia, bo osób korzystających z tego jest coraz więcej. Oczekiwania też są coraz większe. Teraz chyba już poszliśmy na maksa, bo i korytarz, i część balkonu, i wszystko, co było możliwe do zaadaptowania na fitness klub, połączyliśmy, stworzyliśmy dużą, piękną przestrzeń, wyremontowaliśmy to, odświeżyliśmy, także myślę, że i nowy sprzęt został uzupełniony, myślę, że wrażenie to zrobi i chętnie wszyscy będą korzystać. Cieszymy się z faktu, że sauny, baseny i siłownie są ponownie otwarte. Ale nie zapominajmy jednocześnie, by korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o ratownikach z Enei Wytwarzanie, zmianie numerów telefonów do policji oraz wyjątkowej akcji sprzątania Kozińskiego Jeziora. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam na materiał mówiący o tym, gdzie w naszym mieście zostały zlokalizowane darmowe strefy Wi-Fi. Jak już informowaliśmy na początku maja, Urząd Miejski na terenie Kozienic uruchomił punkty dostępu do internetu, tak zwane hotspoty. Zarówno mieszkańcy Kozienic, jak i odwiedzający naszą gminę goście mogą korzystać bezpłatnie z Wi-Fi. Teraz punkty te są jeszcze bardziej widoczne, a to dzięki zainstalowaniu odpowiednich oznaczeń. Dzięki nim mieszkańcy od razu są informowani, że wkraczają do strefy, w której mogą za darmo korzystać z internetu. Jako pierwsze do instalacji Wi-Fi zostały wybrane miejsca, które cieszą się największą popularnością. Jest to 10 miejsc zlokalizowanych w 8 punktach naszego miasta. I tak z bezpłatnego internetu możemy skorzystać spacerując na terenie zespołu pałacowo-parkowego, to jest w Parku Miejskim w pobliżu Urzędu Miejskiego i Urzędu Skarbowego, na Targowisku Miejskim, na terenie Ogrodu Jordanowskiego, na Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 lub na Placu 15 stycznia. Ukłonem w stosunku do turystów i gości jest bezprzewodowa sieć na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem. Natomiast z myślą o kozienickiej młodzieży Wi-Fi działa także na skateparku oraz na skwerze w pobliżu Pomnika Niepodległości. Dostęp do sieci przez hotspot Kozienice jest całkowicie bezpłatny. Do połączenia nie są wymagane żadne hasła. Przypomnijmy, że gmina otrzymała w ubiegłym roku dofinansowanie na realizację tego zadania. Ale to nie wszystko. Mamy dobrą wiadomość. Sieć bezpłatnego dostępu do internetu będzie rozbudowywana. Kolejny wniosek złożony przez gminę został pozytywnie rozpatrzony, a co za tym idzie, są kolejne środki zewnętrzne na utworzenie następnych kilkunastu punktów dostępu do bezpłatnego internetu na terenie gminy Kozienice. Mieszkańcy Kozienic i okolicznych miejscowości tak się zaangażowali w akcję Gaszyn Challenge zapoczątkowaną przez strażaków z Gaszyna, że pomimo zakończenia zbiórki dla Wojtusia, akcja toczy się dalej. Wszyscy pompują teraz dla Zosi z Niszczyc w województwie mazowieckim. Kolejnej podopiecznej fundacji się pomaga, która także zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Zosia ma 5 miesięcy i też potrzebuje 9 milionów na lek. Aktualnie udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Zasady są proste. Nominowane osoby, firmy i instytucje mają za zadanie wykonać 10 pompek, nagrać filmik i umieścić go na swojej stronie w ciągu 48 godzin. Jeżeli nie wykonają zadania, wpłacają minimum 10 zł. Jeśli wykonają, minimum 5 zł na konto zbiórki. I tak w kolejnej odsłonie tej akcji w naszym mieście pompowali na różne sposoby pracownicy Placówek Oświatowych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Warsztatu Terapii Zajęciowej, wolontariusze Enei, koła gospodyń wiejskich, księża, kluby sportowe, w tym Kozienicki Klub Siatkówki i Nadwiśle Śląski Klub Sportu Walki Wulkan. To właśnie Wulkan nominował do wykonania zadania burmistrza Piotra Kozłowskiego z zastępcami, którzy podjęli to wyzwanie. Akcja rozwija się i zatacza coraz szersze kręgi. Jak widać, pompować można na różne sposoby. Ważne, aby mieć odpowiedni pomysł. Najważniejsze w tej akcji jest jednak to, aby wesprzeć chore maluchy i dać im szansę na normalne życie.
Powiemy teraz o wyjątkowej akcji zorganizowanej nad Kozińskim Jeziorem przez Kozińskie Centrum Rekreacji i Sportu i UKS Aquator Kozienice. W środę 17 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Caceres odbyła się akcja Czyste Jezioro. Młodzież z klubu pływackiego Aquator pod czujnym okiem swego trenera Radosława Goli wypłynęła kajakami na jezioro, aby pozbierać pływające w nim śmieci. Tutaj inicjatywa klubu Aquator i Radka Goli, nasza także, żeby tutaj razem z ratownikami z pełnym zabezpieczeniem posprzątać Jezioro Kozińskie przed sezonem, bo w trzcinach przez cały rok, przez zimę naprawdę jest bardzo dużo śmieci i posprzątać, żeby było bezpiecznie. Myśleliśmy już wcześniej z panem dyrektorem o tej akcji, żeby coś takiego zorganizować i dla chyba takiej promocji, żeby też pokazać osobom tutaj wypoczywającym, że należy i jest taka potrzeba dbania o to środowisko. Wypoczywamy tutaj, wodę mamy o czystości doskonałej, no i chcielibyśmy to utrzymać. Po kilkudziesięciu minutach pływania na wodzie młodzież wracała na brzeg z workami wypełnionymi w głównej mierze butelkami i puszkami. Młodzież przy okazji ma tą ogromną satysfakcję, mogą potrenować, zamiast, bo to jest młodzież pływacka z klubu Aquator, w którym jestem trenerem i bardzo się cieszę, jak widzę te dzieciaki, tą młodzież, że z ochotą, pełny wolontariat i z taką czystą satysfakcją bezinteresownie wykonali bardzo dobrą robotę. No, mamy mnóstwo, wyciągnęliśmy tych śmieci, butelek, puszek, które były korodowały w tej wodzie. A tak, no może pokażemy też innym zespołom, że coś takiego na innych akwenach też można zrobić. Dla zespołu, który zebrał najwięcej śmieci, trener obiecał słodką nagrodę w postaci lodów. Najważniejsze, że w czasie całej akcji humory dopisywały. Plany trochę pokrzyżowały nagłe opady deszczu, ale i tak efekt pracy młodych ludzi był imponujący. Oprócz czyszczenia jeziora połączonego ze swoistym treningiem dla młodzieży, swe umiejętności przećwiczyli także ratownicy WOPR-u z Radomia, w skład których wchodzi także kozienicka drużyna. Zabezpieczali całą akcję, jednocześnie sprawdzili sprzęt przed sezonem. Sezon rusza pierwszy dzień wakacji, także już mamy tutaj pełną obsadę ratowniczą. Ruszy kąpielisko, jest to jedno z nielicznych kąpielisk o takim standardzie na Mazowszu. Mamy nadzieję, że osoby wypoczywające nad naszym jeziorem uszanują pracę młodzieży i że śmieci będą trafiały teraz do koszy, a nie do wody. Pogoda zachęca do wycieczek, dlatego przypominamy, że od 5 czerwca można korzystać już na terenie Nadleśnictwa Kozienice ze ścieżek dydaktycznych, szlaków i obiektów turystycznych oraz leśnych parkingów. Pamiętajmy jednak, że ze względu na zagrożenie epidemiczne i konieczność zachowania dystansu społecznego pozostają do odwołania zamknięte miejsca palenia ognisk. Warto zapoznać się też ze zmianami regulaminowymi najbardziej popularnego w naszej puszczy miejsca, czyli Królewskich Źródeł. I tak, droga dojazdowa do obiektu została otwarta. Zamknięte pozostają miejsca palenia ognisk. Na drewnianych pomostach obowiązuje ruch jednostronny, wyłącznie od początku ścieżki dydaktycznej w kierunku Królewskiego Źródełka. Na obiekcie można przebywać maksymalnie do 2 godzin. Toalety pozostają nadal nieczynne. Zabrania się także korzystania z ujęcia wody na Królewskim Źródełku. Powyższe utrudnienia wynikają z zagrożenia epidemicznego i konieczności zachowania dystansu oraz troski o zdrowie lokalnej społeczności. Sukcesywnie na terenie całego kraju komendy policji zmieniają numery telefonów. Także nasza komenda ma już nowy numer. O szczegółach opowie oficer prasowy Ilona Tarczyńska. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach i jej podległe komisariaty na terenie powiatu już wkrótce zmienią numery telefonów służbowych. Zmiany te dotyczą całej policji w całym kraju. Przyszedł też czas na nas, aby dodzwonić się teraz do Komendy Powiatowej Policji w Kozińcach. Należy wybrać wyróżnik 47 i tak nasz numer do Komendy Powiatowej Policji w Kozińcach będzie 47 70 24 200. Na chwilę obecną funkcjonują oba numery, natomiast od 1 września będziemy mogli się tylko dodzwonić na nowy numer.
Bez zmian pozostają natomiast numery alarmowe. Na policję w pilnych sprawach dzwonimy na numer 112 z telefonów komórkowych 997. Łączy nas z operatorem, następnie przekierowane jest połączenie na Komendę Powiatową Policji w Kozińcach. Wszystkie aktualne dane teleadresowe, w tym nowe numery telefonów do poszczególnych dzielnicowych, znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz w aplikacji Moja Komenda. Pracują w Enea Wytwarzanie, a w sercach mają chęć niesienia pomocy innym. Od ubiegłego roku w elektrowni Kozienice działa grupa ratowników przedmedycznych. Enea Wytwarzanie od ponad 50 lat jest związana z regionem i jego otoczeniem. Podejmuje działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności. Poprzez działalność Fundacji Enea oraz wolontariatu pracowników realizowane są projekty spełniające ważne społecznie cele. W ubiegłym roku z inicjatywy Marcina Łukasiewicza, wiceprezesa Enei Wytwarzanie do spraw pracowniczych, w elektrowni Kozienice powołano grupę ratowników przedmedycznych, złożoną z pracowników spółki. Mamy dużo pracowników, którzy mają w sercu pomoc niesienia innym, więc inicjatywa się tak naprawdę wzięła od nich. Oni czuli taką potrzebę bycia razem z nami, bycia razem bliżej. Nie tylko zawodowo, ale też jako wolontariusze, bo to jest grupa generalnie złożona wolontariuszy, a cele, jakie nam przyświecały, to generalnie pomoc pracownikom na terenie zakładu, ale też edukacja i bezpieczeństwo zarówno w zakładzie, jak i też poza zakładem. Pracownicy spółki, którzy zgłosili chęć wstąpienia w szeregi grupy, biorą udział w cyklu profesjonalnych szkoleń z ratownictwa przedmedycznego. Pierwsze z nich odbyło się 13 kwietnia w elektrowni Kozienice i zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Każdy wolontariusz ukończył kurs i otrzymał odpowiednie wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności ratowniczych. Są zarówno kobiety, są i też mężczyźni. Jest to grupa średnim wieku około 35 lat. Są to pracownicy różnych komórek, różnych wydziałów, różnych departamentów. Począwszy od zakupów, automatycy, chemicy, też operatorzy bloków, dyżurni, kierownicy bloków, także to jest naprawdę dosyć zróżnicowana grupa, a nacechowana jest taką chęcią niesienia pomocy innym i to im generalnie przyświeca. Realizują się też poza zawodowo jako strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, tudzież żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownicy też morscy, mamy takiego pana, który jest ratownikiem morskim, także to są osoby przeszkolone już w pełni świadome tego, co robią i potrafią zachować zimną krew, która jest tak niezbędna w takim okresie niesienia pomocy. Ratownicy wolontariusze będą mogli również przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym osobom, na przykład dzieciom czy emerytom, uczestnicząc w akcjach wolontariackich zorganizowanych z udziałem Enei Wytwarzanie. Ich obecność widoczna będzie również podczas wydarzeń, imprez organizowanych przez spółkę, gdzie będą czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników zabaw. Wolontariusze wchodzące obecnie w skład grupy ratowników już w przeszłości wielokrotnie dali się poznać z bardzo dobrej strony, biorąc udział w różnych wydarzeniach i akcjach. Było to m.in. szkolenie przeprowadzone wspólnie z grupą ratowników przedmedycznych, złożoną z uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach, czy projekt edukacyjny Potęga Przedszkolaka, realizowany wraz z publicznym przedszkolem nr 2. Nowo powstała grupa ratowników przedmedycznych w okresie pandemii koronawirusa wykazała się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem przy obsłudze specjalistycznych punktów zlokalizowanych na terenie Enei Wytwarzanie. Ratownicy wyposażali wchodzących na teren spółki w niezbędne środki ochrony osobistej oraz instruowali o reżimie sanitarnym. Jesteśmy pewni, że ta z pozoru drobna pomoc to dopiero początek ich aktywności i rozwoju. W piątek 12 czerwca przed południem w elektrowni Kozienice doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął 28-letni mężczyzna, mieszkaniec Kozienic. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, spadł z dużej wysokości. Jak informuje nas oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Kozienicach Ilona Tarczyńska, policja otrzymała informację o zdarzeniu w piątek 12 czerwca o 11:20. O wypadku powiadomione zostały odpowiednie służby ratunkowe i inspekcje oraz prokurator rejonowy. Na miejsce przyjechały m.in. pogotowie i straż pożarna. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura rejonowa w Kozienicach. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna spadł z budynku infrastruktury należącej do pierwszego bloku energetycznego 200 MW, a konkretnie z tak zwanej galerii nawęglania. W piątek 19 czerwca około godziny 10 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Radomskiej i Lubelskiej w Kozienicach miał miejsce groźny wypadek drogowy. Doszło do potrącenia rowerzysty przez tira, w wyniku czego rowerzysta znalazł się pod kołami naczepy tego tira.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia naszych zastępów oczywiście zabezpieczono teren zdarzenia. Poszkodowany był ewakuowany spod kół, po czym udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poszkodowany w momencie przekazania do zespołu ratownictwa medycznego miał zachowane czynności życiowe, natomiast był nieprzytomny i w ogólnym stanie ciężkim znajdował się. Jak się dowiedzieliśmy w zespole prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, poszkodowany w wypadku starszy mężczyzna zmarł. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Na czas działań wstrzymany został ruch drogowy. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada policja i prokuratura. Od 15 czerwca ruszył nabór wniosków na inicjatywy mieszkańców w ramach projektu Razem dla Kultury. Szczegóły za chwilę w materiale. Od poniedziałku 15 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski na inicjatywy lokalne w ramach projektu Razem dla Kultury w gminie Kozienice. O samym projekcie informowaliśmy już kilkukrotnie. Teraz przypominamy, że nadszedł czas na pomysły mieszkańców i składanie wniosków. Stosowne formularze dostępne są na stronie internetowej Domu Kultury www.dkkozienice.pl oraz w majowym numerze magazynu kulturalnego KDK, który dostępny jest przed budynkiem Centrum Kulturalno-Artystycznego. Każdy mieszkaniec gminy może zgłosić swój pomysł na inicjatywę z zakresu kultury. Mogą to być na przykład warsztaty, zajęcia, koncerty, spektakle, wystawy czy inne przedsięwzięcia. Na najlepsze pomysły czeka dofinansowanie w wysokości nawet do 7 tysięcy złotych. Osoby mające pomysł na ciekawe wydarzenie i chcące złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia mogą skorzystać ze specjalnych konsultacji. Prowadzi je Ania Pietraszko z Fundacji Obserwatorium. Będzie ona pełniła dyżur mailowy i telefoniczny w dniach od 15 do 23 czerwca. Można skontaktować się z nią pod adresem e-mail f.obserwatorium@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 515 235 478. Wnioski przyjmowane są do 12 lipca za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Kozienicki Dom Kultury, ulica Warszawska 29, 26 900 Kozienice, poczty elektronicznej na adres sekretariat@dkkozienice.pl lub osobiście we wtorki i w czwartki w godzinach od 10.30 do 11.30 i od 15.30 do 16.30 w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Inicjatywy wybrane do dofinansowania będą mogły być realizowane od 1 września do 10 listopada bieżącego roku. Konkurs na inicjatywy mieszkańców to część realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury projektu Razem dla Kultury w gminie Kozienice w ramach programu Domy Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2020. Został on dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. W styczniu w Ogrodzie Jordanowskim odbył się 18. konkurs ortograficzny Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice. Konkurs został objęty patronatem burmistrza Piotra Kozłowskiego. Wzięło w nim udział 95 uczniów z 19 placówek oświatowych w dwóch kategoriach wiekowych. Teksty dyktant w obu kategoriach przygotowała przewodnicząca komisji konkursowej Leokadia Cieślik, doradca metodyczny. Rozstrzygnięcie wraz z wręczeniem nagród zaplanowano na 20 marca. Niestety z powodu pandemii uroczystość została odwołana. Aby dłużej nie trzymać uczestników konkursu w niepewności, Ogród Jordanowski ogłosił wyniki, które Państwu za chwilę zaprezentujemy. Nagrody były odbierane indywidualnie przez laureatów. I tak, mistrzami ortografii zostali wśród uczniów klas 4-6 Kacper Trelas, PSP nr 3 w Kozienicach, a wśród uczniów klas 7-8 Oliwia Pracz z Magnuszewa. A oto pozostałe wyniki. Kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6. Pierwsze miejsce wspomniany już Kacper Trelas, PSP nr 3 w Kozienicach. Drugie miejsce Antonina Szymanowska z PSP nr 2. Trzecie miejsce ex aequo Maja Pochylska z PSP w Garbatce Letnisku oraz Łucja Babula z PSP nr 4 w Kozienicach. W kategorii reprezentacje szkół podstawowych klas 4-6 bezkonkurencyjna była publiczna szkoła podstawowa nr 4 w Kozienicach. Drugie miejsce ex aequo przypadło publicznej szkole podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz publicznej szkole podstawowej w Garbatce Letnisku. Trzecie miejsce zajęła publiczna szkoła podstawowa nr 2 w Kozienicach. Pozostałe placówki zajęły ex aequo czwarte miejsce. W kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8 pierwsze miejsce zajęła Oliwia Pracz z Magnuszewa, drugie miejsce Lena Maj z PSP nr 2 w Kozienicach, a trzecie Wiktoria Cytryniak z PSP nr 3 także w Kozienicach.
kategorii reprezentacje szkół podstawowych klasy 7 i 8 pierwsze miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie, drugie PSP nr 3 w Kozienicach, trzecie miejsce ex aequo PSP w Świerżach Górnych oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Wśród nagród znalazły się pluszowe mądresowe dla mistrzów, dla pozostałych uczniów w klasyfikacji książki 497 błędów, jak nie zbłądzić w zawiłościach polszczyzny, kto zabrał mój ser, opowieści dla młodzieży oraz słownik języka polskiego i dzienniki 180 dni wdzięczności. Sponsorem nagród oraz głównym organizatorem wydarzenia była gmina Kozienice. Pełne wyniki dyktant dostępne są na stronie internetowej www.oppogrodjordanowski.pl. Na zakończenie mamy dla Państwa dwie wiadomości. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu oraz informacje o otwarciu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Na poniedziałek 22 czerwca zaplanowano 22 sesję Rady Powiatu Kozienickiego. W czasie sesji radni mają m.in. wysłuchać informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kozienickim za 2019 rok oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi. Rozpatrzony ma być też raport o stanie powiatu, w tym ma być przeprowadzona debata nad nim oraz pod głosowanie poddana uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu powiatu. W planach jest też rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, jak również po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej poddana pod głosowanie ma być uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok. W porządku obrad znalazły się też uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2030. 32, wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na rok bieżący oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2019 rok kozienickiego szpitala. Sesja odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Rozpoczęcie obrad poniedziałek 22 czerwca godzina 13:30. Informujemy, że od poniedziałku 22 czerwca Kozienicki Dom Kultury ponownie będzie otwarty dla mieszkańców. Miłośnicy kina muszą jeszcze chwilę poczekać. Kino KDK wznawia działalność 3 lipca, natomiast od 1 lipca ruszają wakacyjne warsztaty. Jednocześnie informujemy, że obowiązują nowe godziny otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego. I tak, od poniedziałku do piątku, czyli od 22 do 26 czerwca, CKA będzie czynne w godzinach od 9 do 17. W następny weekend, czyli 27-28 czerwca, będzie nieczynne, ale już od poniedziałku 29 czerwca wracają tradycyjne godziny otwarcia, czyli od 9 do 21. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, osoby odwiedzające Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach zobowiązane są do przestrzegania procedury bezpieczeństwa. Obowiązują m.in. nakaz zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy poszczególnymi osobami. W budynku są też specjalne oznakowania i tablice informacyjne dotyczące procedur bezpieczeństwa. W kasach i w punkcie informacji turystycznej zainstalowano specjalne przegrody z tworzywa sztucznego. Pracownicy zadbają też o regularne wietrzenie budynku oraz dezynfekcję, w tym stołów, krzeseł, klamek i włączników. Specjalne zalecenia sanitarne będą obowiązywały również w kinie. Dla widzów udostępniona zostanie połowa miejsc w sali koncertowo-kinowej, a wybierając się na seans należy mieć maseczkę lub przyłbicę. W tym wydaniu aktualności to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, do zobaczenia.